Cześć, siemanko, ja jestem Pan Czekolada. Mam nadzieję, że się podoba intro, a dzisiaj wam pokażę właśnie, jak zrobić takie intro. Dobra. Gracja mi napisał. Dobra, a więc ten... właśnie, pokażę wam, jak zrobić takie intro. Tutaj mamy właśnie te. Potrzebujemy Kinemastera oraz Pixel Laba, żeby zrobić właśnie takie intro. To jest intro 2D. A więc najpierw wchodzimy sobie na YouTube'a. Właśnie tamte aplikacje, co wam przed chwilą pokazywałem, to macie w opisie. O właśnie, pyk. O, coś takiego sobie wpisujemy. Intro template, no text 3D akurat. A ja wam nagrywam 2D. Nie, bo to są... Okej, to właśnie to. Dobra. Nie, bo to jest tylko jeden, więc tylko 5. O, dobra. Właśnie. Wyszukamy tutaj sobie naszego aha, dobra. My weźmiemy na przykład no moje. Moje. W Chromie. Dawaj. No. Pyk. Ładuj się. No, jak już się nam pobierze, to wyjdzie nam coś takiego, że właśnie 2 wykrzyknik MP4 pobiera nieukończone. No. A więc właśnie teraz, jak już pobierze nam się. No. To na razie tam to zostawiamy. Dajemy Pixel Lab i tutaj dajemy New Text. Edytujemy to, dajemy na... czekajcie. Dajemy tutaj na właśnie na tą kredkę i kredka. Wtedy musimy tutaj napisać sobie naszą nazwę. A ja dam nick. Ty, lol. Nick. Pyk po środku daj. I w A dajemy... nie wiem co. Ej, lol. Dobra, nieważne. Position? Ano, position. A nie. Czekajcie, ja muszę sobie tutaj poszukać, bo nie pamiętam. Czekajcie. Dobra, już wiem, moi drodzy. Dajemy tutaj szajzę. I dajemy wielkość. No, taką wielkość. O, damy taką... dobre. A nie, takie wielkie to nie. Dobra. O, jeszcze troszkę mniejsze. Nie dasz tak. No widzicie, tutaj trzeba trochę popracować. Dobra, może tak być. Teraz dajemy teksturę. I tutaj dajemy na obrazy. I tutaj sobie wybierzemy jakiś obraz. O, taki. Tak? Dobra. No, takie coś. Lel. Dobra, pyk. No. I tutaj transparent. O, proszę bardzo. Takie coś. No, dajemy na ten 3 kropek znaczy i dajemy export image. Pyk, PNG i save to gallery. Pyk. Image saved. Głupia reklama. Dobra, teraz możemy wejść sobie w Kinemastera. Właśnie. Pyk, Kinemaster.
Nie. Głupie, wyjdź mi stąd. To jak robiłem tamto intro. Pek, pusty projekt dajemy. No. I dajemy multimedia. I dajemy download. Właśnie. I tutaj mamy te dwa nasze intro. Znaczy, jak jeszcze nic nie pobieraliście, to tutaj będziecie mieć tylko swoje intro, a jak nie, to musicie sobie poszukać. Ja tutaj sobie właśnie daję moje intro. Klikam. Pyk. Jasne. No i mamy już. Zatrzymujemy. Czekajcie. I musimy... O, tutaj w takim razie, tutaj w tym momencie dajemy warstwę i multimedia. Tutaj dajemy Pixel Lab i daję nick. Tylko większy mi to zrób. No. Pek. No, i mamy coś takiego właśnie. Dobra, moi drodzy, musiałem coś zrobić, a więc teraz dajemy ojoj, multimedia, sorka, download, to intro, pyk, tyk, i tutaj sobie... Czekajcie, muszę to wycelować. O, i tutaj właśnie, tutaj będzie nasz ten, multimedia, Pixel Lab i to, to będzie lepsze. Pek. No niestety, no musiałem wybrać taką białą teksturę, no bo, no widzicie, tamta nam nie pasowała. Dobra, pek może być. Zobaczmy teraz, jak wyjdzie. Bo za długie. Nie da się jeszcze raz tego dać, bo próbowałem, jak tworzyłem moje własne intro 2D i się nie dało, moi drodzy. Niestety, a mam na to inny sposób w ogóle. Pek warstwa dajemy i dajemy tekst. I tutaj właśnie też dajemy. Tylko, że najlepiej z dużej litery, a ja przy moim intrze nie dałem z dużej. Nik. Dobrze. No to teraz jest epic. Nie. Zrób o takie coś. Pyk. I pyk. Teraz zobaczymy nasz efekt końcowy. Właśnie, do tego potrzebowało się Kinemastera, żeby zrobić takie intro, a on jest w sklepie Play dostępny. Nie. Dobra, więc jak już mamy takie intro fajne, to dajemy tutaj trzy kropki połączone ze sobą i dajemy tutaj, no nie wiem, ja dam na HD, tutaj klatek na sekundę, damy 30, no, najwięcej trzeba. Pek. I dajemy eksport. Nie dziękuję. Eksportowanie projektu. No i właśnie nam się to eksportuje. Nasze intro. No, fajnie. To będzie jakieś... To takie intro można zrobić nawet gdzieś tak w 10 minut. Nieźle. Pek. Zainstalowało się i nasz efekt końcowy. No, dawaj. Album. No, taka sama muzyczka jak w moim intrze. No właśnie, macie tutaj coś takiego właśnie. Wychodzimy. Pyk.
Już. Nie, masakra. Dobra, a więc czekajcie, jeszcze chciałam wam coś pokazać. Właśnie, czekajcie. Album. No, klikamy na album i mamy tutaj nasze intro w albumie. Nasze intro. Album się zapisuje. Dajcie zobaczyć to prawie. A więc to by było na razie tyle. Dzięki za oglądanie tego odcineczka. I nara, do zobaczenia. Siemanko. I czekajcie. I pa. Nara.